1 marca to już od kilkunastu lat Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Muzeum Oręża Polskiego również włącza się w obchody tego święta. W postaci otwarcia posterowej wystawy poświęconym bohaterom okresu końca tak naprawdę II wojny światowej, okresu trudnego w historii państwa polskiego, bohaterów wyklętych przez dziesiątki lat, zapomnianych z imion, nazwisk, i dopiero od niedawna możemy upamiętnić ich, że byli, że walczyli o naprawdę wolną Polskę. Wystawa stanowi element ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bohaterowie Wyklęci, który realizowany jest od 2016 roku. Muzeum też w to się mocno włączyło, przy okazji też Studio Historyczne Huzar, gminy Kostrzyn-Sianów. Wystawa, która też już w innych punktach naszego regionu była prezentowana, a przedstawia właśnie sylwetki bohaterów, opowiada o polskiej brygadzie wileńskiej, mówi o postaciach bohaterów, tak, Inki, Siedzikówny. Tablice poświęcone polskiemu podziemiu niepodległościowemu w okresie tuż po zakończeniu II wojny światowej eksponowane będą w Muzeum Miasta Kołobrzeg przez cały marzec. Także serdecznie zapraszamy. Nieduża, aczkolwiek bardzo ważna wystawa w naszym muzeum, a też dla przypomnienia, gwoli przypomnienia powiem, że od roku mamy tutaj też w naszym siedzibie muzeum otwartą wystawę przygotowaną przez Pomorski Uniwersytet Medyczny ze Szczecina, Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmu, i uważam, że to się w pełni ładnie, przepraszam za określenie, zazębia w tym temacie związanym właśnie z 1 marca, z tym Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W niedzielę 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się uroczystości pod pomnikiem komandora Stanisława Mieszkowskiego.